Emanet, tak zginie Iqbal, niewiarygodne, kto przyczyni się do jej śmierci. W którym odcinku serialu Dziedzictwo dojdzie do tej tragedii? Podła i bezwzględna Iqbal nie cofnie się przed niczym, by zdobyć cały majątek rodziny Kirinli. Wraz z siostrą, Zuhal, wiecznie knują i snują intrygi. Zgodnie ze scenariuszem, jej dni są jednak policzone. W jednym z odcinków bratowa Yamana zginie, a do jej śmierci przyłoży rękę jedna z najbliższych jej osób. Jak i kiedy umrze Iqbal? Znamy odpowiedź. Dziedzictwo, turecki hit w Polsce, polscy widzowie pokochali tureckie seriale. Produkcje znad Bosforu, choć znacznie różniące się od tych z naszego kraju, gromadzą przed ekranami pokaźne grono fanów. Jedną z telenowel, która jest aktualnie emitowana przez TVP jest Dziedzictwo, oryginalny tytuł Emanet. Serial opowiada losy pochodzącej z ubogiej rodziny Zeyer, Siła Turkoglu, oraz bogatego i zimnego Yamana, Halil Ibrahim Ceyan. Emanet jest emitowany na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 16:05. Aktualnie widzowie w naszym kraju śledzą pierwszy sezon Emanet. W Turcji powstały już jednak 4 sezony, a w tym czasie zaszło sporo zmian w samej fabule, jak i obsadzie. Jak już informowaliśmy, serialowa Zeyer rozstała się z telenowelą pod koniec drugiego sezonu. W dalszych odcinkach tureckiego Tasiemca nie zobaczymy już także Yamana. Grający go Halil Ibrahim Ceyan także postanowił odejść z serialu. Emanet, tak zginie Iqbal. Zanim jednak widzowie w kraju nad Wisłą zobaczą odcinki bez Zeyer i Yamana, minie sporo czasu, o ile oczywiście TVP zdecyduje się wyemitować kolejne sezony telenoweli. Tymczasem jeszcze w pierwszym sezonie dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Jedną z bardziej wstrząsających scen będzie ta, w której zginie Iqbal. Wcześniej wszystkie jej intrygi zaczną wychodzić na jaw, a żona Zii zacznie tracić grunt pod nogami. Jej mąż, uważany przez wszystkich za chorego psychicznie, wie, że to Iqbal doprowadziła do śmierci Kevser. Ta jednak cały czas wmawiała mu, że musiał coś źle zapamiętać. Z czasem pogrążyć ją będzie chciała nawet własna siostra. Zuhal odwiedzi Iqbal w rezydencji, a między siostrami wywiąże się wielka kłótnia. Wiesz co to jest? Twój bilet do piekła. Mam tu nagranie, na którym dokładnie pisujesz wszystko, co zrobiłaś. Daję to Yamanowi, powie Zuhal, pokazując siostrze pendrive. Zuhal, nie zrobisz tego. Jesteś szalona, wykrzyczy Iqbal. Ja jestem szalona? Tak, oszalałam przez ciebie. Ale sprawię, że zapłacisz za wszystko, odpowie siostrze. Pomiędzy kobietami wywiąże się szarpanina, która przeniesie się z pokoju na hol. Iqbal, w przypływie szału zacznie dusić własną siostrę. Gdy Zuhal ją odepchnie, Iqbal wypadnie przez barierkę. To będzie jej koniec. W którym odcinku umrze Iqbal?
Jesteście ciekawi, w którym odcinku dojdzie do tej tragedii? Iqbal zginie w ostatnich odcinkach pierwszego sezonu Dziedzictwa. Zgodnie z turecką numeracją, będzie to 196. odcinek serialu. Aktualnie widzowie w Polsce oglądają, według oryginalnej numeracji, odcinki od 130 do 140. Można więc szacować, że epizod ze śmiercią Iqbal będzie wyemitowany za około 3 miesiące.